Solbe, dritte, 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 75 historii. Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma. Od 26 września 1878 roku przy placu Tłomackie 7 dumnie wznosiła się największa synagoga w Warszawie. Jej historia jest niezwykła i myślę, że warto się z nią zapoznać. Ja na razie ograniczę się do tego, że 16 maja 1943 roku została wysadzona w powietrze. Miało to dla Niemców wymiar symboliczny. Nie został po niej praktycznie żaden ślad. Ocalał tymczasem gmach głównej biblioteki judaistycznej, w której dzisiaj mieści się Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Powiedziałam, że po Wielkiej Synagodze nie pozostał praktycznie żaden ślad, ale wewnątrz budynku Żydowskiego Instytutu Historycznego znajduje się miejsce, znajduje się przestrzeń, którą można nazwać pewnym hołdem dla miejsca, jakim była Wielka Synagoga. To jest Mała Synagoga na Tłomackiem. Jest to dokładnie przestrzeń, w której kurator Michał Krasicki odtworzył przestrzeń, wygląd dawnej synagogi. Nikt o tej wystawie nie wie więcej niż sam kurator i dlatego bardzo się cieszę, że przyjął zaproszenie. Właśnie Michał Krasicki, kurator i kustosz Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest dzisiaj waszym i moim gościem. Bardzo miło mi, że będziemy razem rozmawiać. Mi również. Trochę już o tym powiedziałam, ale nie ukrywam, że to pewnie jest trochę bardziej moja refleksja i moje wrażenie, ale myślę, że warto powiedzieć, dlaczego taka wystawa powstała. Niewątpliwie wystawa ta powstała w jakimś związku z istniejącą od drugiej połowy XIX wieku Wielką Synagogą na Tłomackiem. Budynek Instytutu był właściwie budowany tuż przed wojną jako aneks do tej synagogi i jakby biblioteka synagogi miała być pomieszczona w Instytucie i była. Jednakże wydaje się, że na tym kończą się wszelkie związki między naszą wystawą a synagogą, która już nie istnieje. Zapewne główną przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że po prostu z tej synagogi bardzo niewiele rzeczy ocalało. Jakiś numerek z szatni, mam jakieś bazy dwóch kolumn z wnętrza, kilka dokumentów. W związku z tym to są to rzeczy, z których no, nie dało się w żaden sposób odtworzyć czegokolwiek, tak, z tej rzeczywistej synagogi. Pomysł zrobienia wystawy tak naprawdę narodził się gdzieś przed rokiem 2000. Jestem kuratorem tej wystawy, ale właściwie moim zadaniem było odświeżenie jej pod względem estetycznym, ale także jakby pod kątem troszeczkę wyjścia poza jej dotychczasowy cel, więc ona jest nie tylko wystawą, ale jest też takim miejscem, w którym można dla niedużych grup, bo to jest mała przestrzeń, przeprowadzać warsztaty, właśnie dotyczące wystroju wnętrza, dotyczące różnego rodzaju funkcji, które jakby współtworzą rytuał synagogalny różnych osób, które tam pracowały i pełniły tak zwaną posługę religijną, a także w szczególności jeszcze dowiedzieć się tam można coś więcej o rytuale czytania Tory ze zwoju. Wspomniałeś o zwoju Tory i myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać Cię o pochodzenie obiektów, które znajdujemy w Małej Synagodze. Wspomniałeś, że z Wielkiej Synagogi niewiele zostało i nie sposób było odtworzyć jej wnętrza, natomiast są tam obiekty, które rzeczywiście pochodzą z innych synagog, z innych miejsc, ale były używane w synagogach, ale są też takie, które powstały specjalnie na rzecz tej wystawy. Wydaje mi się, że na początku dobrze byłoby przywołać główną ideę tej wystawy, tak jak ja ją rozumiem. Jest nią stworzenie domu dla przedmiotów kultowych, które niegdyś służyły w synagogach, w domach modlitwy, w domach nauki w Polsce, na terenie obecnej Polski, ale także prawdopodobnie na Ukrainie, na terenach też częściowo niemieckich, na przykład jak Śląsk, Pomorze niegdyś. Te wspólnoty religijne, żydowskie już nie istnieją.
przedmioty, które do nas trafiły po wojnie, były w instytucie konserwowane specjalnie, z dużą troską jakby przechowywane pod naszą opieką. I stworzenie wystawy, w której będzie można pokazać je w funkcji, do pewnego stopnia, o ile to jest możliwe, funkcji, którą pełniły one w rzeczywistości, wydaje się nam takim gestem pamięci niesłychanie istotnym, skoro już nie mogą one pełnić w jakimś sensie funkcji religijnej czy kultowej, mogą jednak wciąż przemawiać do współczesnych właśnie poprzez zbudowanie pewnego kontekstu, jakim jest wystawa. Na wystawie pokazujemy przedmioty w większości, które pochodzą z poniemieckich magazynów na terenie Polski. Są tam oczywiście także przedmioty zakupywane i darowane do Instytutu po roku 1953, jednakże główne przekazy to są przekazy wczesnopowojenne. Trzy magazyny są najważniejsze, jeden w Boszkowie w Kotlinie Kłodzkiej, drugi na zamku w Lublinie i trzeci w Muzeum Miejskim w Toruniu. Po wojnie te magazyny niemieckie zostały przejęte przez państwo i duża część obiektów tam znajdujących się przeważnie w złym stanie trafiła do nas. Te przedmioty, o ile nie ma na nich hebrajskich inskrypcji, co jest regułą w aszkenazyjskiej tradycji, niemal zupełnie anonimowe. Znamy ich funkcje, oczywiście, natomiast nie jesteśmy bardzo często w stanie powiedzieć nie tylko z jakiej synagogi pochodzą, nie tylko gdzie powstały, ale także przez kogo, w jakim miejscu były używane. Nie zawsze fakt, że rzeczy pochodzą z magazynu na zamku w Lublinie, oznacza, że dana rzecz rzeczywiście pochodzi gdzieś z regionu południowo-wschodniej Polski. Szczególnie te rzeczy, które dotyczą Śląska, które na Śląsku były przechowywane. Część z nich w sposób oczywisty dla nas została przywieziona z głębi Niemiec. Takim przykładem jest kior miedziany w naszej synagodze, który powstał w pierwszej połowie XIX wieku i był sprzętem, który wisiał i był używany. Kior to jest taka umywalnia rytualna. Wisiał w jednej z synagog berlińskich dawno temu i on przed wojną, wiemy to obecnie z badań prowadzonych w Polsce i w Niemczech, że on kiedyś był w ogóle wystawiany w Muzeum Żydowskim w Berlinie, które istniało w latach 30. przed wojną. Więc te rzeczy trafiły do nas naprawdę z bardzo różnych stron. Oczywiście wielką bym powiedział przyjemnością i jakimś taką fascynacją jest odkrywanie źródeł pochodzenia obiektów na podstawie inskrypcji. Mamy na przykład jedną tarczę na torę. Jest to jedna z przedmiotów, które służą do ozdabiania tory, bowiem zwój tory jest przechowywany w świętej arce, czyli w takiej szafie w przestrzeni synagogi, ubrany w tkaninę. My to nazywamy sukienką na torę. Na to się nakłada jeszcze bardzo często koronę od góry i zakłada tarczę z przodu, zwykle ze srebra, często złoconą. I mamy taką jedną tarczę, która pochodzi, bardzo dobrze wiemy skąd pochodzi, pochodzi z Wrocławia, znamy artystę, wiemy, że powstała w XVIII wieku właśnie dzięki inskrypcjom. I ta tarcza ma dwie inskrypcje, jedną ukrytą pod drugą i wiemy, że ci ludzie, którzy zamawiali ją i pochodzili gdzieś z Moraw, ostatecznie jej nie odebrali i po jakimś czasie została nałożona inna inskrypcja i dzięki temu wiemy, że ta tarcza służyła w jednej z synagog we Wrocławiu, prawdopodobnie synagodze lwowskiej, czyli społeczności Lwowian, Żydów lwowskich, którzy mieszkali we Wrocławiu. Więc z jednej strony mamy takie fascynujące historie, kiedy jesteśmy w stanie odtworzyć jakieś elementy historii tych przedmiotów, ale z drugiej strony mamy na przykład odblaśnice, tak? Czyli takie reflektory synagogalne, takie świeczniki wykonane z blachy miedzianej, które wiemy, że pochodzą z początku XIX wieku, ale nie mamy pojęcia skąd dokładnie tak naprawdę.
kiedy kilka minut temu powiedziałeś, że ta wystawa jest takim przywróceniem tych obiektów, które stały się bezimienne, to pomyślałam sobie, że to, ta wystawa też jest trochę przywróceniem całej społeczności żydowskiej, bo mówisz, że coś pochodzi, było używane czy przez mieszkańców Lwowa, okolic Wrocławia, gdzieś były zamówienia z Moraw. Wszystko, co jest na tej wystawie, jest chyba takim przypomnieniem, że ten świat ci ludzie byli i że nie było ich wcale mało. Nie da się ukryć, chociaż przestrzeń wystawy nie jest duża. W związku z tym nie mogliśmy tam umieścić bardzo wielu obiektów. Zdarza się tak, że dokonujemy pewnej wymiany obiektów w tej wystawie. Dzięki temu możemy pokazać na przykład XVIII-wieczny parochet wykonany gdzieś na terenie Niemiec, fantastycznie zdobiony Arką Przymierza i przedmiotami, aplikacjami haftowanymi, ukazującymi przedmioty ze świątyni jerozolimskiej. Więc mamy takie super obiekty, ale wymieniamy je co pewien czas na inne. Już kilkukrotnie w czasie naszej rozmowy pojawiał się wątek Tory. Opowiadałeś o tym, jak ona jest eksponowana, jaką historię mają te przedmioty, te obiekty. Natomiast ja cały czas zastanawiam się nad historią samego zwoju, bo wydaje mi się, że nawet osoby niezwiązane z tradycją, kulturą czy społecznością żydowską wiedzą, że tworzenie zwoju Tory również jest niesamowicie misternym i wymagającym działaniem. Wiadomo, że Tora jest pisana ręcznie, może być wykonana tylko przez certyfikowanego sofera, tak zwanego sofer stama. I zrobienie takiego zwoju Tory trwa spisanie około 2 lat. Wykonany jest oczywiście zwój Tory z brytów pergaminu, specjalnie też przygotowanych, zszywanych ze sobą określoną techniką. Też atrament musi być specjalnie przygotowany, bo pisanie na skórze wymaga specjalnej mieszanki, która będzie się trzymała bardzo długo. Na naszej wystawie pokazujemy prawdopodobnie najstarszy zwój w naszej kolekcji. Powstał on najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku i pochodzi z Tarnowa, prawdopodobnie z tamtejszej starej synagogi, z której ocalało tylko bima do naszych czasów, czyli jakiś tam kawałek właściwie muru. Jak każdy zwój Tory przechowywany w muzeum, nie jest to zwój koszerny. Dla widzów może być ciekawe zobaczyć właśnie rozwinięty zwój i przyjrzeć się literom, ich barwie. Bardzo wyraźnie widzimy tam, że ta barwa jest wypłowiała, jest ona brązowa, a nie czarna, co też wskazuje na to, że zwój jest bardzo stary. Widzimy też poprawki nanoszone na tekst, co też świadczy o tym, że zwój był bardzo używany w przeszłości. I poprawki oznaczają często, że niektóre litery tracą właśnie kolor, czy też w jakichś miejscach się wykruszają, to są uzupełniane. Koszernego zwoju nie moglibyśmy pokazać na wystawie otwartego. Zwoje są przechowywane w Świętej Arce, czyli w tej skrzyni, o której mówiłem, koszerne i nie można ich dotykać w ogóle palcami. To jest bardzo ciekawy wątek i to też mnie zastanawiało, kiedy ja byłam w małej synagodze, ale też kiedy później o niej czytałam. Właśnie taką możliwość eksponowania, pokazywania tych obiektów w takich niesakralnych, niemodlitewnych celach. No bo tak jak mówiłeś, nie wszystkie obiekty są oryginalne, bo nie wszystkie przetrwały po prostu, ale czy te, które udało się zgromadzić, bo też mam wrażenie, że zdarzają się osoby, które chcąc wejść do małej synagogi, mają takie poczucie, że naprawdę wchodziły do świątyni, czy mogą głośno mówić, czy mogą rozmawiać, czy mogą czegoś dotknąć. Tu są dwie kwestie jakby. Jedna kwestia to jest kwestia zagłady i faktu, że rzeczy, które prezentujemy, właśnie są rzeczami ocalonymi z zagłady. Dla wielu osób, które przyjeżdżały do Warszawy i odwiedzały Żich, wiedząc o historii i o tym, jak ta instytucja głęboko jest wpisana w historię zagłady, wchodząc na tą wystawę, zawsze miało wrażenie, że wchodzą nie tyle na wystawę, ale że wchodzą do jakiejś przestrzeni właśnie, która jest czymś więcej niż zwykłą wystawą. I zdarzało się, że grupy takie pytały, czy mogą się pomodlić w takiej przestrzeni, tak? To jest taki ciekawy wątek, który oczywiście z punktu widzenia muzealnego, czy z punktu widzenia osób niewierzących bywa kontrowersyjny. Jest kwestia tego, czy w takiej przestrzeni można by wprowadzić koszerną torę.
tak, do wnętrza. Kiedy ja robiłem tą wystawę, ówczesny dyrektor Instytutu, profesor Śpiewak, powiedział mi, żebym zrobił taką wystawę, aby wprowadzenie tory było kiedyś możliwe. Już raz nawiązałam do osób, które pojawiają się w Żydowskim Instytucie Historycznym, oglądają wystawy, pojawiają się również w przestrzeni małej synagogi. Wiem, że tobie w dalszym ciągu, mimo że wystawa istnieje w tej formie już od kilku lat, zdarza się nadal mieć oprowadzania kuratorskie. Czy jesteś w stanie wskazać, albo szczególnie zapamiętałeś jakieś pytanie, które pojawia się najczęściej? Coś, co dla ludzi jest największą zagadką, albo coś, co najbardziej chcieliby zgłębić? Mówiąc szczerze, nie przypominam sobie jakiegoś takiego jednego pytania, o ile osoby, które przychodzą, mają śmiałość pytania, a przy oprowadzaniu takim, powiedziałbym nawet godzinnym, które tutaj jest jak najbardziej możliwe, takie pytania często najprostsze się pojawiają. Czasem wiedzione są jakąś intuicją, która rzeczywiście wskazuje na coś, co warto wyjaśnić. No, na przykład kiedyś zapytano mnie o rzeźby, które są na ścianie. To są rzeźby towarzyszące, jakby będące, jakby one są osobne, ale jakby należą do wystroju ściany wschodniej, na której się znajduje częściowo zachowana święta arka, czyli Aron HaKodesh, też z początku XIX wieku gdzieś. I pytają mnie o te rzeźby, bo te rzeźby są w kształcie lwa i gryfa. I pytają mnie, czemu na przykład lew jest taki duży. I odpowiedź jest taka, że ten Aron HaKodesh, który jest w instytucie, jest złożeniem tak naprawdę co najmniej dwóch Aron HaKodeshów, jeżeli nie trzech, bowiem ta część główna, korpus, druga i trzecia kondygnacja jakiegoś oryginalnego obiektu, która się zachowała, pochodzi gdzieś podobno z okolic Warszawy. Instytut dostał ją od Muzeum Narodowego w Warszawie zaraz po wojnie. Natomiast już rzeźby lwa i gryfa pochodzą z jakichś innych synagog, być może właśnie gdzieś na Lubelszczyźnie. I gdy widzimy je w tym złożeniu, to wydaje się, że one jakoś naturalnie do siebie pasują, bo są jakby z tego samego materiału zrobione. W sensie jest to bardzo podobne drewno, podobny styl. Natomiast rzeczywiście ten lew jest taki bardzo duży. Tak? Ten przykład Aron HaKodeshu jest bardzo dobry, dlatego że na tej wystawie jakoś nie wstydzimy się pokazywać fragmentów przedmiotów. Tak? Fakt, że coś jest niekompletne, jest także w jakimś sensie znakiem ocalenia. Na tej ścianie, o której powiedziałem przed chwilą, powinny być tak naprawdę dwa lwy z dwóch stron świętej arki, dwa gryfy, a jest tylko pojedynczy. Dwa gryfy czy dwa lwy symbolizują cherubiny, czyli dwa anioły, które niegdyś były, ozdabiały wieko Arki Przymierza. Ten element symboliczny jest niesłychanie powszechny i wszędzie go można spotkać, niemal w każdej synagodze. Na koniec naszego spotkania chciałam się wspólnie z tobą zastanowić nad tym, dlaczego ta wystawa również jest wystawą stałą. Kiedy mówi się o wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym, najczęściej mówi się o tej głównej, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Z kolei wystawy czasowe, które zazwyczaj trwają pół roku, to te, które oglądamy na trzecim piętrze. Natomiast mała synagoga jest w Żychu cały czas. Tak jak wspominałeś, czasami pojawiają się jakieś zmiany, coś jest modyfikowane. Ale mała synagoga to nie jest wystawa, która zniknie. Wystawa ta pokazuje przedmioty kultowe, czyli należące do ikonosfery i do przedmiotów kultowych judaizmu. Judaizm i cała kultura, która wokół niego była zbudowana, była kulturą religijną. Ta kultura określała w jakimś sensie głęboką tożsamość Żydów mieszkających w Polsce i w ogóle w Europie. Jest też takim, synagoga i wszystkie przedmioty, które są z nią związane, są takimi w jakimś sensie symbolami żydowskości, można by powiedzieć. Są także symbolami pewnej utraconej wielkości, można by powiedzieć, tak, tej kultury. Wydaje mi się, że też ta wystawa istnieje także po to, aby uwzględnić wrażliwość osób odwiedzających Instytut na właśnie sferę religijną i duchową. Wydawało nam się, że istnieje taka potrzeba wśród widzów i że ona z biegiem czasu staje się coraz bardziej wyrazista.
Mała synagoga to jest wystawa, w której, myślę, że mogę tak powiedzieć, wszystko z nią związane ma znaczenie. Także warto zwrócić uwagę nie tylko na symbolikę przedmiotów, ale także na sposób, w jaki one są ułożone, w jaki sposób one wypełniają tę przestrzeń i to, gdzie się znajdują, bo tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że to jest jedna z tych wystaw, w których absolutnie wszystko ma znaczenie. Tworząc tą wystawę miałem taką świadomość, że umieszczenie w przestrzeni przedmiotów kultowych, dokładnie w tych miejscach, w których one tradycyjnie występują, stanowi jakby dodatkowy element poznawczy dla widzów. Nie chcieliśmy, żeby, jak to się często zdarza na wystawach w Polsce, w muzeach narodowych nawet one się zdarzają, takie sytuacje, że widz przychodzi i widzi po prostu całe zestawy jakichś obiektów w gablotach, które mają oczywiście jakąś funkcję, ale one są jakby pozbawione kontekstu. Na tej naszej małej wystawie próbujemy pokazać dokładnie, w którym miejscu tej przestrzeni znajduje się właśnie Święta Arka, jak jest wedle niej położony amut, czyli właśnie pulpit do prowadzenia modłów, gdzie jest bima, gdzie jest na przykład menora chanukowa, czyli taki duży świecznik zapalany na święto Chanuki, tak? Gdzie jest umieszczona ta umywalnia, o której wspominałem, kior. Do tego oczywiście dodaliśmy trochę gablot, w których umieściliśmy przede wszystkim ozdoby na torę tak zwane, czyli właśnie sukienkę na torę, koronę na torę, rimonimy, to są taki inny rodzaj zwieńczeń zakładanych też na torę. Są właśnie dwie tarcze, jedna z XVIII, druga z XIX wieku. Są też takie przedmioty bardziej prozaiczne, które też chciałem pokazać, jak klucze do synagogi. Takie bardzo prosto i właściwie prymitywnie wykonane, ale jednak ciekawe w swoim kształcie, dające też wyobrażenie o tym, jak grube drzwi były, tak, w tamtych czasach. Wydaje się, że dla osób odwiedzających taką przestrzeń jest ona bardziej intuicyjna i łatwiejsza jakby do przyswojenia. Lepiej zapamięta widz pewien układ rzeczy, lepiej mimo wszystko zrozumie, z czym ma do czynienia, niż gdy po prostu widzi rzeczy wystawione w gablocie. Ponadto tej wystawie jeszcze towarzyszy, można powiedzieć, taka warstwa stricte edukacyjna. Na BIM-ie umieściłem nagranie, które nagrywaliśmy wspólnie z kantorem Simchą Kellerem. Główny fragment, który można odtworzyć sobie na BIM-ie, to jest fragment Szma Izrael, podstawowej modlitwy żydowskiej, Słuchaj Izraelu. I ona jest nagrana przez kantora, który ją śpiewnie recytuje, czyli kantyluje, zgodnie z tradycją, w tym wypadku hasycką. I do tego mamy tłumaczenie na polski i angielski. A więc na naszej wystawie można nie tylko zobaczyć hebrajski tekst na zwoju Tory, tak? Ale zobaczyć przedmioty, na których są hebrajskie inskrypcje, ale można też usłyszeć, jak brzmiało czytanie Tory. Tak? Więc to jest taki jeden bardzo, wydaje mi się, ważny element. I drugi taki element też, który można powiedzieć ma charakter edukacyjny, to są trzy zestawy karteczek, które można sobie, widzowie mogą sobie zabrać do domu, które dotyczą trzech istotnych warstw tej wystawy. Pierwsza to są, jest 10 karteczek poświęconych różnym przedmiotom w przestrzeni synagogi. Druga to jest właśnie różnym funkcjom pełnionym przez osoby uczestniczące w modłach, takich jak rabin, kantor, szames, jak szaliach cibur, tak? Albo baal kriya, czyli mistrz czytania. Czasem są to funkcje bardzo słabo znane. Jest też karteczka poświęcona roli kobiet w synagodze. I trzecią takim zestawem też, 10-kartkowym, jest zestaw poświęcony ceremonii czytania Tory i to jest już dla takich osób, które naprawdę są zainteresowane tym rytuałem synagogalnym. Każda karteczka to jest króciutki tekst i też rysunek albo zdjęcie obrazujące to, czego dotyczy kartka. Więc bardzo zachęcamy
do zwiedzania. Zachęcamy, bo jak mam nadzieję wybrzmiało to w trakcie naszej rozmowy, w Żydowskim Instytucie Historycznym wnętrze synagogi można odkrywać na wielu poziomach, wielu płaszczyznach i z wielu perspektyw. Umożliwia to wystawa stała Mała Synagoga na Tłumackiem, którą można oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. A o tej ekspozycji zgodził się dzisiaj opowiedzieć jej kurator Michał Krasicki z Żychu. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dzięki wielkie. 75 historii. Podcast Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma.